Do kolizji Fiata Seicento z Audi A4 doszło w nocy ze środy na czwartek na skrzyżowaniu ulicy Wandy z Żółkiewskiego. Na miejscu interweniowały dwa zastępy straży pożarnej. Czy skrzyżowanie ulicy Wandy z ulicą Hetmana Żółkiewskiego można nazwać pechowym? Pomimo zainstalowania tam znaku poziomego stop, pomimo zainstalowania tam znaku poziomego stop, lustra oraz barierek, nie ma miesiąca, a czasem i tygodnia, by na tym skrzyżowaniu nie doszło do jakiejś stuczki. Ostatnia wygląda na bardzo poważną, nie tylko uszkodzeniu uległ słup telekomunikacyjny, który leży wywrócony na chodniku, ale także metalowe słupki. Jak poinformował nas Michał Nowak, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, kierowca Fiata nie zastosował się do znaku stop. W wyniku czego uderzył w prawidłowo poruszające się Audi. Badanie alkomatem wykazało, że oboje kierowcy byli trzeźwi. Kierowca Fiata został ukarany mandatem karnym.